Siemano, witajcie! Witamy w kolejnym odcinku przygody do miasta hakerki. Lecimy, tak? Już. Tak, i dzisiaj mi się wydaje, że to jest ostatni dzień. Tak, mi się też wydaje, że dziś już dotrzemy do tego miasta. Wystarczy, że pójdziemy po prostu cały czas w tamtym kierunku przed siebie. 10 tysięcy kratek, ale spoko, bo mamy siodła, więc możemy na przykład oswoić jakiegoś konika, jak znajdziemy, więc szukamy koników i w ten sposób szybciej tam się dostaniemy. Teraz to chyba łódki potrzebujesz, a nie konika. Tak, teraz łódeczki, bo tutaj nie jest kolorowo, więc musimy zebrać sobie troszkę drewienka, zrobimy sobie crafting table i tam pójdziemy. Jestem bardzo ciekaw już... O, co tu się wydarzyło? Bardzo ciekaw jestem, jak będzie to miasto hakerki wyglądało. Na tym zdjęciu było mało informacji, a my się dowiemy teraz, co nie? A było różowe? No, było całe różowe. Więc... No, to mi się będzie podobało. A na co, jak będę chciała tam zostać? Spodoba. Nie możesz tam zostać. A nie jak możesz. Zostajesz ze mną? Nie, no nie możesz tam zostać. Dobra, mam łódeczkę, chodź w sumie, można... A w sumie we dwie osoby można wchodzić do łódki. Ej, czy ty widzisz te drzewa tam po lewej, że one są różowe? No. Dobra, nie wszystkie, ale czy to oznacza, że jesteśmy na terenie hakerki już, tak jakby? Wiecie, chyba zaczyna się. No, że jesteśmy blisko jakiejś jej, nie wiem, bazy czy czegokolwiek, ale słuchajcie, naprawdę, te drzewa brzozowe deska, drzewa, te białe, są różowe. Dziwnie to wygląda, ale okej. Ej, no. A może to jest takie, wiesz, taka wieś przed miasteczkiem? Hakerki. Możliwe, no już jesteśmy na tyle blisko miasta hakerki, że ona faktycznie mogła tutaj już dosięgnąć swoimi paluchami. Mogła już coś pozmieniać, wiecie. My też Wojanowice, naokoło Wojanowice jest pełno różnych rzeczy, między innymi jakieś budowle, jakieś, wiecie, tak, rozwalone przedmioty, tak. Takie więc... właśnie wsie na obrzeżach Wojanowic. Tak, takie, tak, takie malutkie właśnie tam wsie jakby takie mamy, więc tutaj hakerka też nieźle ma, pewnie to jakoś pozmieniała komendami, kto wie, co ona tutaj wykombinowała, co to jest w ogóle za budulec. Dobra, chodźmy w takim razie dalej, a raczej płyniemy, bo już jesteśmy naprawdę w miarę blisko. Sprawdźmy sobie teraz w sumie kordy, jak to wygląda z kordami naszymi. Mamy na obecną chwilę 1 090 000. Ej, my w dobrym lecimy kierunku. Okej, w dobrym. Już dobijamy 1 090 000 na X, Y, na Z. Uwaga, 3, 2, 1 i mamy. Dobra, czyli ciekawe, równo 10 000. Ciekawe, kiedykolwiek. No. Tak daleko od Wojanowic. Nie, nie, to jest najdalej od Wojanowic. No tylko hakerka była tak daleko. Ale to mega, tutaj mogą się wydarzyć. Co to jest? What? Zobacz. Widzisz tą ścianę? Jest, nie widziałem tej ściany wcześniej. Pojawiła się nagle. Albo się pojawiła, albo render distance dopiero ją załapał. Ale to jest jakaś ogromna ściana. I gdzie ona tam? Zobacz, dobra, płynę. Może to jest jakaś kolejna część hakerki, wiecie, o co chodzi. Jakiś, nie wiem, jej budynek. Okej, przepłyńmy naokoło. Wow, jej. Delfin! Delfinek, siemam! Zobacz, pływają obok nas! Siemka, delfinki! Ej, dobra, bo płyńmy to naokoło, bo tutaj jest... Ej! Ej! Czy ty widziałeś, że się pojawiło do góry? No! To się powiększyło. Nie da się przepłynąć. Dobra, próbuj szybko przepłynąć tam do końca. Ej, no patrz! To się wydłuża! Szybciej, przepłyjmy to dookoła i sprawdźmy, co jest z drugiej strony. Jakaś granica chyba, ej. Czy tu nie ma czasem granicy świata właśnie, do której dotarliśmy? Czekaj. Let's go! Patrz, przepłynęliśmy. Nie, patrz! A! Gdzie jestem? Halo? Ale... Co się stało? Gdzie ty... Stop! Stop! A, czyli to hakerka wszystko maczała w tym paluchy, okej. Stop, a co jest hakerka? Nie tak. Co ty tam tutaj przeszkadzasz? Dawno cię w sumie nie słyszeliśmy. Co wy tak szybko tu robicie? A, jesteś wkurzona, że taki kawał drogi pokonaliśmy. O, dobrze, że niszczysz w sumie to. Ej, nie, nie, w drugą stronę, kiedy drugą. O, tam, dobrze, dobrze. Może ty poprowadź, co? A, dobra. A, nie, znowu ty prowadź. Okej, okay, jest git. Słuchaj, hakerka, no szybko nam się udało tutaj dostać, bo zrobiliśmy cwany ruch. Zbliżacie się do mojego miasta. No i w końcu, a no, hakerka się... Co się dzieje? Ty znowu mnie tepła gdzieś. Wow, a mi obok łódki od razu. Dobra, ja mam drugą łódkę na wszelki wypadek, więc jeszcze git, nie? Ale chodźmy w takim razie. Ej, no hakerka, co ty robisz? No dobra, przepłynęliśmy szybciej, bo po prostu byliśmy w nederze. A w nederze każda jedna kratka to 8 kratek w prawdziwym życiu. Za szybko tutaj jesteście. A co? Co? Mieliśmy wcale tu nie iść w takim razie? Nie dałaś nam żadnych wytycznych, że mamy być później. Patrz, o, mamy tutaj jakiś statek opuszczony. Może sprawdzimy ten statek opuszczony? Sprawdźmy, no. Nie wszystko jest gotowe? A co ma być gotowe? Co to oznacza? Co ty tam na nas przygotowujesz?
Aaa! No nie, hakerka, zepsułaś nam zabawę! No nie, a ja chciałam jakieś skrzyneczki otworzyć. No, ja też. Słuchaj, hakerka, no co ty nam psujesz? Nie ma. No hakerka, a co to znaczy, że miasto nie jest gotowe? Przecież wysłałaś mi zdjęcie i to miasto było całe, nie? Było normalnie. Mam nadzieję, że to nie jest żaden podstęp i że coś tu się zaraz nie będzie złego działo. Ja też taką mam nadzieję. Słuchaj, hakerka, przez ciebie nawet nie wiem, w którym kierunku teraz płynąć. A, chyba w tamtym, nie? Bo tutaj był statek. Nie wiem. O, statek wrócił! Dawaj, patrzymy jeszcze raz statek. Dobra, czekaj, ty to piszesz. No tak, ale wiecie, nieważne, nie pozwolę wam dotrzeć. Nie, no bez jaj, że nie pozwolisz nam dotrzeć. Mieliśmy cel tam się dostać, a ty nam teraz zabraniasz. To nie ma żadnego sensu teraz, w ogóle. Moim zdaniem, hakerka, to ty po prostu... Ej! No zobacz, co zrobiła. O nie! Dawaj, zabieramy łódkę i dołem próbujemy przepłynąć. I co teraz? Ha, ha, ha. Patrz. Dołu też. Tutaj jest wolne, patrz. Jest git. Udało nam się. Nie, mi się nie udało. A gdzie ty jesteś? A, dobra, widzę. Tu, niżej, próbuję. Na sam dół. Ej, no. Patrz, hakerka się zdenerwowała, jak to zobaczyła. O, dobra, chodź teraz tu. Oszuści, okay. Jacy oszuści? Ty jesteś oszustka, że nam Ej, mówiłaś. Uważaj, bo jest jakiś mob obok nas. O, lamus z wędką jakąś. Przypomina mi to wędki, jak w Netherze płynęliśmy na tych śmiesznych ludkach. Dobra, dawaj, tak. Chodź, Kati. Szybko wchodzimy i płyniemy dalej. Walić tą hakerkę swoją i tak dotrzemy do miasta hakerki. Wow, ona się nie Nie spodziewała się. Wkurzy się, ale to miało być od samego początku nasze zadanie, nie? Że tam przepłyniemy. Hakerka, sama nam mówiłaś. Hakerka po prostu nie myślała, że my jesteśmy tak zdolni. Mhm. No dokładnie, hakerka, nie spodziewałaś się, ale to już mleko zostało rozlane. Ej! Wow! Co ona zrobiła? A, topię się! To się nie topi. Co to się dzieje? Ty oddawaj na łódkę. Ty no, hakerka, ty będziesz niszczyła cały świat naokoło swojego własnego miasta. Ej! Nie. Czemu to się tak dzieje? Ja zaraz mogę umrzeć. Dawaj, uciekamy do tej, idziemy tam w stronę. A! No nie, one mnie atakują! Ona się śmieje. No nie wytrzymam, dobra, muszę. Ale z ciebie Bambik, hakerka. Nie masz fałdolduców. Nie masz skończonej wioski. A no właśnie. A co ci tam brakuje na tej wiosce, że tak gadasz? Ej, no co to jest? Co ty tutaj respisz, hakerka? No! Czemu akurat przede mną? No i przez ciebie, hakerka, dostałem spowolnienie kopania. Wyczerpanie na 3 minuty. Wiesz, jak to się trudno będzie kopało teraz? Zobacz, spróbuj teraz wykopać cokolwiek, Kati, zobacz. Ty to dostałaś, czy nie? Nie, albo... Tak, widzisz? Haha, i ja dobrze. Ja w ogóle nie mogę kopać. Co jest? A, ginę! O, hakerka! Co jest grane? No nie, no i teraz zobacz, co nam zrobiła, zamknęła nas. A my teraz nawet nie wydostaniemy się tą tutaj częścią. Ale można się podkopać. No właśnie nie można, bo mamy zwolnione tempo. Nie można tego kopać w ogóle, wyczerpanie przez 5 minut. Co my teraz zrobimy? Mamy w sumie budulec, możemy budulcem wyjść. Albo mam jeszcze jeden pomysł, patrz to. Dobra, to jest kozak pomysł, patrz to. Odsuń się od ściany. What? Odsuń się od ściany i co teraz? Haha, patrz to teraz. 3, 2, 1. Woohoo! Aha, okej. Ale możemy zabrać budulec. No, zabierzmy budulec i się wykopiemy budulcem. Ja jeszcze jeden nastawiam. Haha, no co ty się śmiejesz, no dawałeś nam zadanie, a teraz nam nie każesz go wypełnić jakby, nie? Dobra, chodźmy, wybudujemy się na górę. Mnie to nie obchodzi, że ona daje nam jakieś ograniczenia. Mieliśmy od samego początku tam pójść i teraz tam pójdziemy. Nie ma innej opcji nawet. Teraz na pewno nie wyjdziecie, no to teraz to już nawet nie próbuj się podbudowywać. Czemu? Co ty się... Bo ja obstałem, że to... Aaaa! Lawę wybudowała, Kati, na dół! Musimy szybko wybudować domek. Dobra, w sumie można tak, do wody. O, dobrze, w wodzie będziemy bezpieczni, ale nie będziemy mieć tlenu. Dobra, czekaj, musimy zrobić szybciutko drzwi z craftingu. Dobra, czekaj, robię drzwi. Wow, to spływa, widzisz cokolwiek, ja nic nie widzę. Chodź tu do mnie i zrobimy patch. Chodź. Tutaj oddychamy. Patrz, ta woda tutaj prosto płynie. Woda, lawa, patrzcie, to jest dosłownie ten Minecraft, ale lawa zwiększa się co 2 sekundy, nie? No to za uśmieszek, ja nie rozumiem, co to ma znaczyć. Ty się nie śmiej, hakerka, co ty robisz u nas? No, mieliśmy jedno proste zadanie, patrzcie, co to się dzieje. Dobra, ja się na wszelki wypadek obuduję to. O nie! Gdzie jest ten czemu? O. Dobra, obuduję. Okej, jest git. Na 100% pewność, okej? Ej, zniknęła ta lawa! Zobacz! Co? Lawa zniknęła.
Hakerka? Ja nie rozumiem hakerki, serio. Ja też nie. Hakerka, ty się z nami bawisz, no. Zniknęło to. Nagle zniknęło. Ja Marek! Mogę. Zaatakował nas ten zombiak. Ostrzegam was, lepiej się zatrzymajcie. No ale to nie możemy się teraz zatrzymać. Nie zatrzymujmy się teraz, bo zobacz, co się dzieje. No właśnie, no za dużą drogę pokonaliśmy, żeby teraz sobie odpuścić. Wiesz, o co chodzi. Co hakerka on tutaj nasłał na nas, czy ona te wszystkie potwory? A! Patrz, co tu się stało, wybuch. Następnym razem czeka was coś gorszego. Że jak pójdziemy co? Dalej, tak? Coś gorszego. Ja nie wierzę, gorzej być nie może, już szczerze. No. Ej, patrz! Wow! Wysłała jakiegoś, nie wiem co to jest. A, ten nie, dobra, z Katy uciekamy stąd. Uciekamy oczywiście dobra, w stronę. Ja płynę po ciebie. W stronę miasta hakerki, bo nie damy rady sobie z nimi. Chyba, że pójdziemy spać. Ej, dobra, masz łóżeczka? Tak. Dobra, dobra, to przygotuj ale sobie uważaj, łóżko. Ale uważaj, chodź, chodź, popłyniemy gdzie indziej, bo creeper. Dobra. Dobra, niech sobie wybuchnie, tutaj już jest bezpiecznie. A, to nie jest bezpiecznie, nigdzie nie będzie bezpiecznie. Dobra, czekaj, mam pomysł. Pójdźmy stąd. Za daleko ten, za blisko moby są. Chodźmy w tą stronę. Chodźmy na tamtą wyspę, dawaj. O, no, to może być w miarę jesteś? Safe. O, idę. Let's go! Okay. O nie! Przez przypadek. Co się dzieje? Pająk podpływa! Co? Za szybko! Płyń! Katy! Na miecz wyrzuciłaś! Dobra, uciekamy. Ty hakerka nam tak nakomplikowała, nie? O, wskakuj! Wskakuj! Dobra. Lecimy. Nie widziałam. Czy ty też nie widzisz, czy ona mi tylko to dała? Ja nie widzę. Ha, teraz nic nie widzisz. No właśnie, ja teraz nic nie widzę. Dobra, ja cię posadzę do wyrka, tylko tu jest kolejny creeper. Gdzie? Ja śpię! Zdążę? Ej, nie! Dobra. No to dawaj, chodź spać. O nie, dobra, idzie to. Dobra. Niech wybuchnie se. Dobra, i dawaj, lecimy spać. Ej, gdzie jest łóżko? Nie mam łóżka, zniknęło właśnie. Nie, no i co teraz? No nie dobra. Mamy łóżka żadnego. Nie ma spania. Hakerka, nie mam drugiego. No hakerka nam, czemu tak nam utrudniasz, no? Ale co szykujesz w tym mieście swoim jeszcze w takim razie? Zostało nam tylko 9000 kratek, jesteśmy już mega blisko. Jak chcecie dzień, to ładnie poproście. Nie no, damy radę, my już przeszliśmy, nawet nie wiesz co my przeszliśmy, wow, żeby tutaj się dostać. Dobra, ja na przykład poproszę ładnie dzień. No w sumie ja też muszę mieć sojusz z hakerką. Dobra, no to poprosimy dzień. I czy będzie? Czy da? No, a jest deszcz. Dałaś dzień, a jest i tak noc, co to ma być? Okropna pogoda, o! O, hello! Dzięki, okay, hakierka! Dobra! To teraz nam ułatwi zadanie, teraz szybko dawaj! Dobra, no, płyniemy. Do tego miasta, szybko! Hakierka, ja wiem, że ej, ale naprawdę za blisko miasta jesteście. No tylko 9000 kratek! Szybko! Dobra, lecimy. Ej, co to jest tam? Kolejny jest jakiś ten statek opuszczony. 9 koła kratek, nawet z utrudnieniem hakerki. To byśmy przeszli w jakieś nie, pół godzinki. Damy radę. Wchodzimy tu? Stójcie, ostrzegam was ostatni raz. Dobra, zostoimy, widzisz? Nie idziemy dalej. Bo po prostu chcemy sprawdzić stateczek. Nie mów na. Co tutaj jest? Nie mogę, słuchaj. O, dobra, mapa do ukrytego skarbu. Hakerka, czy ty tutaj chowasz jakieś skarby? Bo jesteśmy ciekawi w sumie. Na obecną chwilę to w sumie, no nie wiem czy iść do tego skarbu. Może od razu do miasta hakerki. Nie szukajcie żadnych skarbów. A co tam chowasz takiego w takim razie? Może tutaj właśnie jest też coś schowanego przez hakerkę. Wow, ale skarb od hakerki to musi być coś serio mega cennego. Może tam jest jakiś game mode creative, co to jest? Hakerka, co ty tutaj zrobiłaś? Nie! Chodź szybko, wiecie, uciekamy! Widzicie to? No widzę, dobra, ale uciekamy, są ewakuacja. Płyń, Katy, płyń! Nie mam na was siły. Szybko! Damy radę! O nie! Wyskoczyłaś! Dobra. Papa! Co? Ej! Nie! Gdzie jestem? Jestem w tym czymś, co ona tutaj wybudowała. Jakieś więzienie. To więzienie to takie, o! Ziema. Co to ma być? Hahaha, co teraz? No właśnie, ty nam powiedz, hakerka, co teraz? Masz jakąś perełkę? No nic nie mam już. Teraz się nie ruszycie. No ale hakerka, po co to robisz? Sama chciałaś, żebyśmy szli do tego miasta! Jeżeli się okaże, że my tak daleko szliśmy, a zostaniemy tu uwięzieni na zawsze, to ja nie wiem, co ja zrobię. No to będzie koniec. Nie, to milion kratek od twoja, no więc zanim my byśmy wrócili, a żebyście faktycznie nie uciekli.
No, no nie damy rady, no przecież nawet nie mamy jak, nie mamy perełki. Ja nic nie mam prawie w ekwipunku. Ach, dobra, rozwaliłem to. Oprócz jakichś rzeczy niepotrzebnych. Ej, co ja dostałem? Spowolnienie 6, patrz na to! Widzisz jak się ruszam powoli? Halo! Halo, mogę skakać. Skacząc to działa. To nie jest śmieszne, to w ogóle nie jest śmieszne. Ej, czyli hakerka, kiedy będziemy mogli do tego miasta i pójść? Ej, co jest grane, chyba mam to samo. Tak, to samo masz. Musicie tutaj poczekać, dopóki moje miasto nie będzie gotowe. A ile to potrwa? No my się śpieszymy troszkę, nie? Myśleliśmy dlatego specjalnie. Może potrwa to tydzień, miesiąc? Albo 10 lat? I co, mamy tutaj zostać przez 10 lat? To był Ja tu 10 lat nie zostanę. Hakerka, to był twój plan od samego początku, pewnie nas zamknąć milion kratek od Wojanowic. Przyznaj się, zobaczymy. Przyznaj się, hakerka, to był twój plan, żeby nas zamknąć milion kratek od Wojanowic. Ale zdala... nie ma się przejmować, bo jest jeszcze Palion i jest jeszcze Nubek. Oni nam tutaj nie pomogą, Katy, to jest milion kratek. W życiu by tutaj nie przeszli. Nieprawda, to wygraliście nieczysto. Co? No po prostu szliśmy sobie, no, Netherem, ale szybciej poszło po prostu, bo nie wiedzieliśmy, że nie można tam pójść. Tak, wiesz, specjalnie szybciej, no. Nether to było tylko, wiesz, no, nie było zasady, nie idźcie przez Nether. Poczekajcie spokojnie, niedługo do was wrócę. No i co my mamy teraz, Katy, zrobić? Nie wiem, ja chodzę jak jakiś żółw. Moglibyśmy niby... albo nie wrócę, zobaczę. No weź sobie i jaj nie robi. Nie rób normalnie. Ja nie mogę, ej słuchaj. Palion i Nubek mogliby tak naprawdę, no w sensie... Ale to by no potrwało, my to przeszliśmy, to oni też by przeszli. Ale jeżeli mamy to być 10 lat, to myślę, że wolę czekać na Nubka i na Paliona. Ja myślę, że to by miesiąc potrwało, zanim oni by tutaj przyszli tak naprawdę. Milion kratek to jest masa czasu. My 2 dni szliśmy 30 tysięcy kratek, a to jest milion. Więc wydaje mi się, że oni mogliby to... Nie macie co robić? A co mamy niby robić, hakerka? Spać? Już nie ma... No ty, hakerka, dajesz nam jakieś zadania. Chyba... Że musimy się nawzajem pozabijać i się odrodzimy gdzieś indziej. Ej, dobra, to jest plan. A wtedy druga osoba, ta, która została zabita i się odrodziła gdzieś indziej, pójdzie poszukać perełek, to jest plan. I wtedy drugiej da osobie, żeby wydostała się perełkami. To jest plan. To ja poczekam, zabijcie. Tylko ja nie wiem, gdzie ja się zrespię w takim razie. Nie było łóżeczka nigdzie. Tam, gdzie łóżeczko, no my spaliśmy, przecież kliknąłeś w to łóżeczko. Ale ono zostało zniszczone, więc nie ma go już. O, teraz strach, gdzie się zrespię. A jak się zrespię, A! Co tu się dzieje? No. Dobra, nie wiem, widzowie. Nie, no, jakieś spowolnienie, jestem zamknięta, no. Nie ma zabijania się. A, czyli odłączyła nas od siebie, żebyśmy nie mogli się zabić. Nie, ale dobra. Ale ja dam radę, zobacz, dam radę, chodź. Piaskiem? Ale nie ryzykuj póki co, nie ryzykuj póki co, bo nie wiemy, gdzie się zrespisz tak naprawdę. Jak się zrespisz milion kratek ode mnie na Wojanowicach, to będzie przypał. To ja ciebie chciałam zabić, ja bym tu została, czekała. Ale to może mogę się zrespić za daleko. Dobra, widzowie, napiszcie, co powinniśmy zrobić teraz, bo no nie mamy pomysłu za bardzo. No jeszcze lawę tutaj... O, w sumie ułatwiła mi, dzięki. Już koniec, nie ma lawy. No więc napiszcie, widzowie, co powinniśmy zrobić. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.